To troszeczkę w kontekście tego późniejszego spotkania w Castel Gandolfo, tego pierwszego polskiego, organizowanego przez profesora Janika. Mianowicie, jak się w mojej percepcji, to bardzo trudno ocenić oczywiście, co było percepcją, a co było obiektywnie, ale jak w mojej percepcji zmienił się ten kardynał Wojtyła, znaczy różnica między Wojtyłą a Janem Pawłem II. Że on był już w tym Krakowie, był niewątpliwie bardzo wybitnym człowiekiem, mówił dużo na przykład, a w Castel Gandolfo mało, prawda? To dużo mniej, był dużo bardziej skoncentrowany w Castel Gandolfo, a tam miał trochę tak, znaczy, że to była, jakby to powiedzieć, dużo większa koncentracja ducha. Nawet w takich momentach, kiedy mówił nie o czymś par excellence duchowym, teologicznym czy filozoficznym, tylko polityce, powiedzmy, prawda? Czy też myśmy tam wieczorem, to pewnie Państwu panu opowiadali inni, oglądali wiadomości z Polski w tym Castel Gandolfo, które on tłumaczył, bo my wszyscy niegramatyczni, w sensie po włosku nikt chyba nie umiał w tej grupie i tylko papież, więc on tłumaczył, co się dzieje. To już też precyzja tego tłumaczenia była jakąś inną jakością w stosunku do tego Krakowa, gdzie też nie było źle. Papież przyjaźnił się, to znaczy Karol Wojtyła przyjaźnił się z profesorem Janikiem, który jest fizykiem z Krakowa i jego różnymi znajomymi, jeździli razem na kajakach i tak dalej. I spotykali się jeszcze w Krakowie i rozmawiali sobie o fizyce i innych takich rzeczach światopoglądowych. I jak Karol Wojtyła został papieżem, to postanowili to kontynuować i zorganizowali spotkanie w sierpniu 80 roku, poświęcone, takie bardzo szerokie, o nauce, religii i filozofii. I zaprosili z Polski grupę, nie tylko ta była grupa tych zwykłych przyjaciół, znaczy takich co zwykłych uczestników tego, ale zaprosili również parę innych osób, to znowu i ja znowu z tym Tischnerem, prawda, czy znowu w jego bagażu, bo zaprosili Tischnera, o mnie pies z kulawą nogą i pewnie wśród nich nie słyszał i przyjechaliśmy. Ja miałem odczyt o pojęciu czasu. Bo pisałem wtedy tą książkę o Husserlu i tam jest jedna z centralnych tematów, zresztą po dziś dzień w tym, na czym się zastanawiam, o pojęciu czasu. Tam pojęcie czasu było organizującym pojęciem tego spotkania. Był też ksiądz Heller, ksiądz Życiński, inni. Także to było bardzo ciekawe. Mieszkaliśmy w tym domu pielgrzyma polskiego przy kościele, przy placu Świętego Piotra i dojeżdżaliśmy do Castel Gandolfo, co było bardzo uciążliwe, trwało godzinami, ale byliśmy wszyscy strasznie, na pewno oni też, ale ja byliśmy strasznie pod strasznym wrażeniem tego, bo on był, właśnie jego koncentracja ducha, czy było to naprawdę było bardzo ciekawe. I powiedziałbym oczywiście, że pewnie na mnie robiło wrażenie, że on był papieżem. Ja nigdy przedtem z papieżem nie miałem do czynienia, ale mam nadzieję, że nie tak bardzo, no bo co do takiego. Ale on robił rzeczywiście ogromne wrażenie i to było bardzo ciekawe, bez względu na to, kto z nas mówił. No i ksiądz, i profesor Janik był tego oczywiście organizatorem i główną postacią, i żona, dwie córki, my z Tischnerem. Ksiądz Życiński, jeszcze wtedy młody asystent bodaj, księdza Hellera, prawda. Były różne zabawne sceny. Proszę powiedzieć. No wie pan, znaczy to akurat opowiada, bo to już Życiński też to opowiada, że jak pierwszego dnia, jak papież nas zaprosił na mszę, opowiadał panu to? Papież zaprosił nas na mszę do Watykanu i myśmy rano, ja mieszkałem w Polsce, głównie w Polsce jest zwyczaj, bo to nie jest
czy jest lokalny zwyczaj, że przed komunią się idzie do spowiedzi, bez względu na to, prawda? Więc, no więc ja nagle, nie byłem, to wieczorem się dowiedzieliśmy, rano idziemy po tych schodach Beniniego tam na górę i ja jestem bez spowiedzi, a z drugiej strony idę do tego, na mszę do papieża, no to było głupio, byłoby, krótko mówiąc, chciałem do komunii też. No i mówię do Tischnera, słuchaj Józek, no jest taka głupia sprawa, może byś mnie wyspowiadał. A on się na niego patrzył i powiedział, wiesz Krzysiu, idź lepiej do Życińskiego. No to ja wziąłem tego Życińskiego, gdzieś tam żeśmy się ustawili w kącie. Wyspowiadałem mu się i jak to opowiadam, to mówię, że od tego czasu moja przyjaźń z Tischnerem robiła się coraz bardziej serdeczna, o Życińskim już nigdy więcej nie słyszałem. Tajemnica spowiedzi tajemnicą spowiedzi, ale tego. No, on... Później się spotkaliśmy, się też z tego śmiał, ale... Potem było ciekawe, było, bo ten, te wypadki w Polsce, prawda, to było w czasie Stoczni Gdańskiej, tych momentów rodzenia się Nowej Polski, prawda, to było fantastyczne, to zresztą to, że można było wieczorem, bo on nas wieczorem, myślę, gospodarz zapraszał na kolację, oglądaliśmy te wiadomości, no, rozmawialiśmy o tym właśnie z nimi, idąc z jednej strony pod wrażeniem tych rozmów i jego obecności, a z drugiej strony pod wrażeniem tych dni, tam, co tam się stanie, zresztą napięcie cholerne, czy wejdą, nie wejdą, prawda, ten dzień przed podpisaniem, żeśmy się rozeszli. Mówiliśmy się, znaczy, że Tischner poprosił papieża o rozmowę, napisaliśmy do niego list przedtem, spotkaliśmy się z nim, jemu się bardzo spodobało. Bardzo mu się spodobało, powiedział, że poprze. Myślę, papieżowi się spodobał pomysł, żeby zrobić taki instytut, że ma nie być katolicki, prawda, to znaczy, że nie ma być katolicki, niewyznajowy, bo katolickich jest dużo, to już nie trzeba jeszcze jednego. No my nie. Oczywiście, że ksiądz Tischner był księdzem, a ja, zresztą co do kogo obchodzi, co ja robię w niedzielę, ale w każdym razie myśmy natomiast od razu, i zresztą myśmy się błyskawicznie na ten temat porozumieli, to było lepiej, żeby nie katolicki, ponieważ chodziło o to, żeby on nie tylko katolików, ale wszystkich innych, nie tylko z Polski, ale również z tych krajów, które nie są katolickie, nam Czechy, Węgry, tego, ale również Francja, czy Anglia, czy Niemcy. No i papież skłonił, znaczy powiedział Casaroliemu, to wtedy był sekretarz stanu, żeby napisał taki list popierający to, bo ja byłem ten, co na zachodzie miał to ten. No i pobiegłem do... Mówiłem się z sekretarzem Komisji Episkopatu Niemieckim w Bonn. Dałem mu ten list. To już było pewien czas później, już po stanie wojennym. Bo to trwało pewien czas. Powiedział mi, żebym dał mu miesiąc czasu. Ja byłem wtedy w Cambridge w Anglii. Potem zadzwonił do mnie, żebym przyjechał. Przyjechałem, powiedział mi nie. Powiedział mi, że albo katolicki instytut i wtedy Kościół może zastanowić się nad poparciem, albo niekatolicki, no to niech ktoś inny finansuje. I żeśmy się rozstali w przyjaźni. Zresztą było potem dalszy ciąg. Ten sekretarz konferencji episkopatu został biskupem w Dolnej Saksonii. I wiele i założył taki instytut, jak myślał, że ja mógłbym założyć, katolicki, taki filozoficzny. I on tak sobie szedł. To znaczy po 15 latach zadzwonili do mnie od tego biskupa i żebym przyjął delegację. To przyjąłem delegację. On powiedział, ta delegacja powiedziała mi, że biskup obserwuje nasz instytut i ten swój. No i że tam postanowił wymienić tą czołówkę. Że ten koncepcja nie była dobra, nasza była jednak lepsza. I czy ja, on rozumie, że ja nie mogę teraz przenieść się do Hanoweru, ale czy może bym kogoś polecił z naszego instytutu, żeby tam został przewodniczącym, czy tam, nie wiem, dyrektorem. Ja, i na przykład miałem taką niemiecką koleżankę, że może ona. Ja mówię, no dobrze, ale ona nie jest katoliczką. Nie szkodzi.
jest protestantką, ale nawet to protestantką jest, ale nie, tak nie naprawdę, bo jest, nie szkodzi. Feministką, nie szkodzi. Taka była scena jak z Pół żartem, pół serio, pamiętam jak się to kończy, że jak odjeżdżają na takiej motorówce i się milioner, który się jest zakochany w jak on się nazywa, nie Tony Curtis, tylko ten drugi. Ach, to wszystko jedno, w kamerze ona jest przebranym mężczyźnie. Chce koniecznie, żeby ten przebrany mężczyzna wyszedł za niego za mąż i on mówi, ale ja tam nie wiem, palę i tak dalej. Mama się nie zgodzi, na ostatnio jest, zdziera perukę, ale jestem mężczyzną. Nobody's perfect, prawda? No, tak się skończyło. Ale papież, nie wiem, papież, myśmy nie dostali pieniędzy od Kościoła katolickiego i dobrze, bo wówczas nikt inny by nas nie bo myśleli, że należymy po prostu do instytucji, do Kościoła. A tak to byliśmy, może mogliśmy zachować swoją otwartość. Dostaliśmy od państwa austriackiego, miasta Wiedeń, wielkich fundacji z różnych krajów amerykańskich, niemieckich, holenderskich i tak dalej. Udało się to. Mieliśmy dużo szczęścia i się... Ale papież, żeby pokazać swoje poparcie moralne przede wszystkim nam, pozwolił nam organizować kolokwia w Castel Gandolfo, do które zapraszaliśmy naszą Radę Naukową i jakichś dodatkowych ekspertów. I było później tak, że co 2 lata zbierała się grupa polska organizowana przez profesora Janika i co 2 lata myśmy się spotykali. To znaczy taka międzynarodowa grupa, którą Tischner i ja żeśmy zapraszali z całego świata i w ten sposób utrzymywaliśmy coraz bliższy kontakt z papieżem. To było tak się przebiegało, że był 3 dni, potem już ostatnio, to było 8 razy i ostatnio było 2 dni, ale jak papież jeszcze był w pełni sił, no to były 3 dni i on siedział właściwie bez przerwy od początku do końca. Tylko on oczywiście nie był uczonym tej miary, co Gadamer, Ricoeur, Levinas i tak dalej. Papież był wielkim człowiekiem, ale nie dlatego, że był wybitnym profesorem filozofii, tylko z innych powodów, prawda? W związku z tym w trakcie kolokwium właściwie nic nie mówił. Nie. I na tyle inteligentny, że znaczy wiedział naturalnie, że słuchał tych ludzi. Natomiast zapraszał nas w grupach językowych na kolacje czy śniadania, obiady. I przeważnie było tak, że była osobna grupa francuska, niemiecka, znaczy niemieckojęzyczna, francuskojęzyczna, angielskojęzyczna i polska oczywiście. I myśmy się z Tischnerem dzielili, to znaczy, że on francuską, ja nie umiem po francusku, on nie umiał po angielsku, więc ja angielską, niemiecką chodziliśmy razem i oczywiście Polska też. I pilnowaliśmy, że wszystko było w porządku, żeby tam nikt nie wycierał nosa w serwety, ale nie było nawet takich zamiarów. W trakcie tych posiłków aktywność... Bardzo silna, tak. On wtedy dużo mówił, oczywiście z czasem, jak już przestał być zdrowy, taki tam mniej, ale tak mówił dużo i... No, to było ciekawe, dla tych wszystkich ludzi było bardzo ciekawe. On mówił, przeważnie bardzo ciekawe rozmowy były przy tym. Tylko już nie takie akademickie, prawda? No. Ale to niejako było wszystko w nawiązaniu do tematu kolokwium, tak? Nie, niekoniecznie, nie. No, albo tak, albo nie, to zależy. To była rozmowa o Polsce na przykład w 1989 roku, prawda, że bardzo ciekawa i tam Miłosz Brzeziński, Kołakowski, Gieremek, Michnik. Pasjonująca rozmowa. Ale pierwsze było bardzo ciekawe od razu, bo to było pierwsze znowu i wtedy i jeszcze był... było tak, że później niektórzy z tych ludzi umarli. To byli wielcy uczeni, ale już wtedy zaawansowani wiekowo. Pierwsze filozofie na przykład był Gadamer, Levinas, Paul Ricoeur, Charles Taylor, Leszek Kołakowski. Fantastyczne. Naprawdę dyskusja była fantastyczna. Naprawdę fantastyczna. W trakcie Levinas. Także
temat był bardzo ogólny na początku, ponieważ staraliśmy się, właśnie potem były coraz bardziej szczegółowe, ale jedno z tych 8 kolokwiów zresztą musiało być przeniesione w ostatniej chwili z Castel Gandolfo do Wiednia o liberalizmie. Szkoda nawet, bo był taki ostrzejszy polityczny temat, prawda? Dlatego musiało być przeniesione, bo papież upadł bodaj w łazience, pamięta pan to, i sobie złamał, co... Tak. Także były bardzo ciekawe. Oczywiście Polska po odzyskaniu niepodległości, prawda, to było też fantastyczne. Wieczór Miłosza, w którym zaprosiliśmy Miłosza, poprosiłem go, żeby po wieczorem w tym Castel Gandolfo czytał swoje wiersze, bo on czytał, miał taki, nie wiem, czy pan to kiedyś słyszał, miał taki syreni głos, to znaczy, że fantastycznie czytał swoje wiersze, fantastycznie. I czytał po angielsku i po polsku dla tej reszty. W tym wieczorem jest fantastyczny widok z tego tarasu, tego pałacu i ten uwodziciel poetycki, bardzo piękny. Wieczór z Polakami, po odzyskaniu niepodległości, w którym entuzjazm jest na początku, a potem coraz bardziej tak, jak zaczęło się mówić o problemach, jakoś tak wygasał, że jest taka ogromna ilość, trzeba mieć takie straszliwe szczęście, żeby się to udało, to wszystko razem zbudować i tak dalej. I tak powoli smutnieliśmy naokoło tego stołu, jeszcze Jacek Woźniakowski, naokoło stołu, aż Michnik powiedział z tego nizowego: dobrze będzie, Ojcze Święty. I wszyscy nagle zaczęli jakoś tak w ten entuzjazm, znaczy z powrotem ufność, że będzie okej, okay, prawda? I tak, tak, to były bardzo piękne momenty. To znaczy zarówno intelektualne, jak i w jakimś sensie polityczne, czy polityczne, no nie, że tam partyjno-polityczne, prawda? Zresztą ja starałem się zawsze zapraszać ludzi w szerokiego spektrum, to znaczy zarówno pana kolegów, na przykład panią Himmelfarb, wybitnego historyka. Panią zna? Pani Himmelfarb jest żoną Christola, papieża neokonserwatyzmu, prawda? On przyjechał z mężem. Jest bardzo wybitnym historykiem angielskim, historykiem idei, która jest też szalenie neokonserwatywna. I napisała pracę jeszcze doktorską. Teraz już ma, nie wiem, prawie 90 lat, ale jak wiele lat temu o Lordzie Actonie i potem o angielskiej historii idei, szczególnie tam jest o idei ubóstwa, czyli o wiktoriańskiej Anglii. Przyjechała z Christolem, były ciekawe dyskusje ideologiczne, także przy posiłkach kontrowersyjne, ale papież brał udział w nich, ale nie zajmował, znaczy, że nie kłócił się z nikim o nic, prawda? I zresztą rzeczywiście bez względu na to, czy ktoś był katolikiem, czy nie, czy był krytyczny w stosunku do tego, do papieża, czy nie, to właściwie prawie bez wyjątku wszyscy byli pod wielkim wrażeniem. Mi się bardzo przyjaźnili, bez żadnej wątpliwości. Miał jego do niego. Również mieli się i to takie, wie pan, ja byłem przy nieskończonej ilości rozmów między nimi, bo właśnie mnie zawsze brał. Pewnie się spotykał też, no na pewno się spotykał też nie tylko przed tym, ale po tym, jak już się znali tak dobrze. Beze mnie, zresztą ja się też spotykałem później już z papieżem bez niego, nawet. Jak nie zawsze mógł przyjechać i czasami ja się, jak przyjeżdżałem do Rzymu, papież mnie łaskawie przyjmował, tam widziałem go ze 2-3 razy w roku, znaczy bez względu od tego, od Castel Gandolfo, ale i rozmowy między nimi były często bardzo ciekawe i zarówno pamiętam jedną o Lewinasie, bo to mi zrobiło na mnie duże wrażenie, o ciemności, przez które trzeba przejść, jak się wierzy. Wie pan,
Ja to jestem wrażliwy na to, bo ja jestem uczulony na takie wojskowe rozumienie chrześcijaństwa, że tu są ci, a tu ci, tu są my. Jak założymy mundur, nawet jeśli to jest sutanna, to się myślę, że się już należy w sposób automatyczny, a to nie jest takie proste. Się nie należy. I że w związku z tym papież miał tego bardzo wyraźną świadomość, to bardzo filozoficznie wychodzi bardzo dobrze u niechrześcijanina, mianowicie u Lewinasa, prawda, w filozofii Lewinasa do głosu i Tischner bardzo był pod tego wpływem i papież miał bardzo, znaczy bardzo rozmowa. I oczywiście jak zwykle z Tischnerem to te rozmowy były pełne śmiechu, no. Czasami do rozpuku. Raz mało się nie myślałem, że go tak się zaczął śmiać, myślę, papież był czerwony, że myślałem, że muszę go walnąć w plecy, żebym on się, bo przy kolacji, więc, że, prawda, Józek, przestań, albo, no. Także ten, ale to ja nie wiem, czasami się używa, no jak pan wie, Tischner był również osobą kontrowersyjną, szczególnie wśród kolegów, nawet jak już umierał. Jakiś ksiądz napisał do niego list wyzywający go od antychrystów i diabłów. Dzięki Bogu rodzina rozsądnie nie dała mu do przeczytania. Mimo, że już cała Polska wiedziała, że on umiera, prawda? I że to chrześcijańskie, typowo, prawda? Że jak ten gest chrześcijański, że leży umierający człowiek, jeszcze tam coś takiego zrobić. W związku z tym czasami ta umiejętność Tischnera do wzbudzenia śmiechu nie była traktowany jako plus, tylko jako coś takiego, że on jest niepoważny. No gdzież niepoważny? No, no. Także byli blisko, z całą pewnością. Byli blisko zaprzyjaźnieni. Myślę, że jest na pewno różnica. Prawda, że to wynika z... Na pewno jest różnica. Że akurat ja sobie zawsze myślę, że papieża poglądy filozoficzne ukształtowane przez jego studia i tak dalej są bardziej... Nie, są tradycyjne. Zresztą widać w tej książce Frossarda, prawda, która była moim negatywnym punktem odniesienia, jak się zastanawialiśmy nad tym, nad naszymi rozmowami z papieżem, prawda, że Tischnera i moimi później. Że Tischner był bardziej pod wpływem filozofów współczesnych. To znaczy potrafił bardziej zrozumieć tych filozofów. On po prostu był filozofem zawodowym, znaczy w jakimś sensie też, prawda? I że potrafił z tych pojęć, które znał od Lewinasa czy Heideggera, wprowadzić je w swoją wrażliwość na świat, prawda? To tej recepcji czegoś takiego nie było u Jana Pawła. No, na pewno rozumiał, w sensie jest inteligentny, szalenie człowiek był, ale to jego zarówno wizja tych, jego poglądy filozoficzne i motywowane tym poglądy teologiczne, prawda, były tradycyjne bardziej. Czyli pomysł był taki, żeby porozmawiać z nim, i tak mu to zaproponowaliśmy, o jego ideach poruszających jego życie, o tyle, o ile poruszały jego życie. Jednym i drugim razem. No? Frossard, dlatego wspomniałem. To jest ciekawa książka, nic złego. Z mojego punktu widzenia miały dwie słabości. Po pierwsze, on z nim rozmawiał o Kartezjuszu i o takich innych rzeczach i to, co papież ma na temat do powiedzenia, nie jest pasjonujące. To znaczy, że jest słuszne czy niesłuszne, ale to nie na tym polega jego wielkość. A po druga słabość była taka, że Frossard człowiekiem próżnym i w związku z tym, ewidentnie, ja go nie znam, za długie te pytania, znaczy, że za dużo było za niego za ważne, co on sam myśli, a nie co myśli ten człowiek, z którym on rozmawia. Więc myśmy myśleli dokładnie odwrotnie. Nie o Kartezjuszu czy o świętym Tomaszu sam w sobie, tylko o tyle, o ile to ma wpływ na to, jak on przeżywa to, co przeżywa. Wojnę, komunizm. Tak? Jak z tego robią się te, jak to są, stają się, jak się dostaje, te jego przeżycia i te jego idee, stają się
źródłem jego działalności. No i jemu się to bardzo spodobało. Napisaliśmy taki scenariusz, jakby to miało wyglądać. I te nasze, no, spotykaliśmy się rano. On miał ten scenariusz na kolanach i oczywiście odbiegał od niego. Jak ten, rozmawialiśmy. Ja byłem, moja rola była taka, że ja się w tej dyskusji, no powiedzmy sobie, na świecie się bardziej pewnie orientuję, bo to jest zawodowo moja, to co ja robię. A Tischner po pierwsze bardzo dobrze znał naszego interlokutora, 1000 razy lepiej niż ja, a po drugie on potrafił, czego ja nie potrafię, i mało kto w ogóle potrafi, połączyć ducha z duchem, duszę z duchem. To znaczy sprawić, że w takiej rozmowie iskra ducha przeskakuje między jednym a drugim. Rozumie pan? Że nie, to jest nie tylko tam rozmowa o wymiana argumentów, to jest tak, 2 plus 2 jest 4, nie 5 i tak dalej, tylko że z tego jest coś takiego, się tam zapłonie. To było pasjonujące, pasjonujące, bo potem po południu żeśmy przesłuchiwali te taśmy i korygowaliśmy pytania na następnego dnia i się, no i ten, zresztą tylko ksiądz Dziwisz zostawiał nas w tym, pod tą palmą tam w Castel Gandolfo i dopiero na sam koniec żeśmy zjedli obiad razem, we czterech już i rozmawialiśmy o tym zamachu. Wtedy, zresztą ksiądz Dziwisz opublikował, to pan mnie pewnie widział, takie sprawozdanie po części, o tym. Myślę nie tylko o tę książkę, ale jeszcze przedtem była taka bardzo niewielka książeczka tylko o zamachu. Ja mu radziłem, że, ponieważ on mi kazał wyłączyć wtedy magnetofon. Mi się wydaje, że niesłusznie, dlatego że to było bardzo wzruszające i bardzo piękne. Żadnych wiadomości nie było tam, których wszyscy nie wiedzieliby, znaczy, że w tym sensie, tylko może było za intymne, on pewnie uważał, ale było, moim zdaniem było bardzo ciekawe, dlatego że pokazywało również przyjaźń między tymi dwoma ludźmi, znaczy tym Dziwiszem i tym Wojtyłą. Z tą różnicę, inną przyjaźń oczywiście niż Tischner i Wojtyła. No, ksiądz Dziwisz nie jest filozofem i to interesuje, ale to właśnie ta perspektywa jednego, który widzi, że jego przyjaciel umiera, a i drugiego, który odzyskuje przytomność i potem znowu ją traci i widzi tego Dziwisza nad nim i obaj się zastanawiają nad tym tylko, co to znaczy. Prawda? To taką miał prostą wiarę, że cokolwiek się dzieje ma jakieś znaczenie bezpośrednie, że ta kula przechodzi tu, czy tędy, czy tamtędy, że to jest opatrzność boska. Rozumie pan, dla mnie fascynujące, że ktoś w ten sposób to tłumaczy, że każda poszczególna litera tego zapisu, który nazywamy światem, odnosi się do decyzji, prawda? Czyli prosta wiara, prosta w sensie jak ze wsi i jednocześnie łącząca ich obu, tego wybitnego intelektualistę i jego sekretarza od 40, bardzo piękne, bardzo piękne. Ja bym to całkowicie opublikował in extenso, gdybym był jego, bo to naprawdę, no. Także to była bardzo, to był jeden z najciekawszych tygodni w moim życiu, naprawdę pasjonujący.